Rozpoczynając nasze rozważanie, chciałabym, żebyśmy na początek przenieśli się troszeczkę w czasie. Może zacznijmy od czasów średniowiecza. Żebyśmy wyobrazili sobie, że jesteśmy średniowiecznym rycerzem, później idąc tak w historii, bogatym właścicielem ziemskim. Idąc dalej, w XIX wieku jesteśmy właścicielami jakiejś fabryki, na przykład w Łodzi, fabryki włókienniczej. Jesteśmy królem, prezydentem. Jesteśmy jedną z tych osób. I poszukujemy. Rycerz będzie poszukiwał giermka, wiernego, oddanego, zarządca dóbr. Kogo będzie poszukiwał? Będzie poszukiwał, właściciel ziemski będzie poszukiwał zarządcy dóbr. Najczęściej nam się to kojarzy z filmem Noce i Dnie, gdzie Bogumił Niechcic był takim wiernym zarządcą dóbr i traktował wszystko tak, jakby troszczył się o swoje, prawda? To jest pierwsze nasze skojarzenie, zarządca dóbr. Jeżeli mamy fabrykę, poszukujemy dobrego księgowego, prawda? Też takiego zarządcy, który będzie wiedział, jaki jest stan naszego majątku, co się dzieje. Jeżeli jesteśmy królem, będziemy poszukiwać majordomusa, czyli tego, który zarządza naszym domem, który ma pieczę nad całą służbą, żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało. My jako król nie troszczymy się o to. Mamy osobę, która tym wszystkim się zajmuje. Jeżeli jesteśmy jakimś prezydentem, potrzebujemy na przykład kamerdynera, prawda, który jest ciągle przy nas, ciągle na naszych usługach. A teraz, kiedy tak wyobraziliśmy sobie, kim możemy być i kogo szukamy wtedy, jakich cech oczekiwalibyście od tych wszystkich osób, o których mówiłam, których chcielibyście zatrudnić? Od giermka, zarządcy, księgowego, służącego, kamerdynera. Jakimi cechami ci ludzie musieliby się wyróżniać? Jak uczciwością, pracowitością, lojalnością, wiernością. Jeszcze jakieś myśli? Jakie cechy muszą mieć ludzie, których byśmy chcieli zatrudnić na tych stanowiskach? Ja sobie jeszcze napisałam dyskrecja, gotowość do poświęceń, lojalność, godni zaufania, cierpliwi, no i oczywiście posiadający pewne umiejętności, no bo jeżeli chcemy zatrudnić kucharza, no dobrze by było, żeby ten kucharz umiał gotować, prawda, no bo tego wymagamy. Jeżeli księgowego, żeby znał się na przepisach i na rachunkowości, no musi mieć jednak pewne jakieś umiejętności. A więc od każdego, który wykonuje jakąś pracę na rzecz kogoś, oczekujemy, że będzie miał pewne cechy, będzie miał pewne atrybuty, żebyśmy go mogli zatrudnić. Królowa Wiktoria miała zaufanego służącego, kamerdynera. Niektórzy historycy nawet mówią, że zawarła z nim związek małżeński, o którym powiedziała, że zostanie na dworze królewskim dlatego, bo można mu ufać. To był główny atrybut. Zostaje na dworze królewskim, bo można mu ufać. Kiedy czyta się w źródłach historycznych na temat giermków, którzy służyli rycerzowi, pierwsze nasze skojarzenie to jest takie, że giermek nosił tarczę, czyścił, był na usługach, może zajmował się koniem i tak dalej. Okazuje się, że nie, że do jego zadań należało dużo więcej, bo on sam przygotowywał się również do służby jako rycerz w przyszłości. Giermek, który służył rycerzowi, oprócz tego, że kształcił się w różnych dziedzinach sztuki wojennej, musiał posiąść różne umiejętności. W czasie bitwy towarzyszył nawet rycerzowi. Czyli był też narażony na jakiś trud i niebezpieczeństwo. On nie był tylko gdzieś tam daleko, ale on też był narażony, że może mu się coś stać. I mówiono o nim, że ciężka praca ma nauczyć tego młodego człowieka pokory i wytrzymałości na trudy. On dlatego był tak blisko tego rycerza, żeby sam się nauczył, że w przyszłości musi być odporny na trudy i wszelkie problemy i niedogodności. Od zarządcy majątku oczekiwano,
że powinien być pierwszy na nogach, a ostatni w pokoju. Tak to określano. A więc staje skoro świt i idzie ostatni spać, bo musi wszystko doglądać, musi nad wszystkim czuwać. Od służących pokojówek wymagano, aby były do wszystkiego. Ostatnio czytałam właśnie książkę, która nosi tytuł Służące do wszystkiego i mówi ona o losie polskich służących od XIX wieku do okresu międzywojennego. I tak opisuje tam autorka, jaka powinna być dobra służąca. To służąca, która mieszka z państwem, gotuje, pali w piecu, froteruje podłogi, czyści srebra, robi zakupy, podaje kawę, herbatę, palto, otwiera drzwi, ceruje sfatygowaną garderobę i ma jeszcze wiele, wiele innych codziennych obowiązków. Wyobraźmy sobie, przyjmujemy się na służbę i czeka nas taka lista obowiązków. Powiedziałabym, że robot wieloczynnościowy nie jest w stanie wszystkiego zrobić, a cóż dopiero jedna osoba, ale takie były oczekiwania. Tym to wszystko musiała zrobić każda ze służących. Tak mówiąc szczerze, to inspiracją dla mnie do tego rozważania był film, jaki obejrzałam. To był amerykański film pod tytułem Kamerdyner. Nie wiem, czy ktokolwiek widział ten film, który mówi o pewnym człowieku, który był... Jest to czarnoskóry kamerdyner, który na przestrzeni ponad 30 lat służy 8 prezydentom Stanów Zjednoczonych. Filmowe jego nazwisko to Cecil Gaines. W 1926 roku jako bardzo młody człowiek opuszcza on plantację, na której pracują jego rodzice i po wielu trudach otrzymuje szansę na lepsze życie. To znaczy staje się kamerdynerem w Białym Domu i od tego czasu zaczyna się ponad 30-letnia jego służba. Staje się on naocznym świadkiem wydarzeń, które zmieniają oblicze zarówno Ameryki, jak i świata, ponieważ jest to zabójstwo Johna Kennedy'ego prezydenta, Martina Luthera Kinga, kontrowersje wokół wojny w Wietnamie, afera Watergate, zimna wojna i wiele różnych wydarzeń, które dzieją się w Ameryce, ale również dotyczą całego świata. Jest wspierany przez żonę, ale tak wiernie służy i tak bardzo jest zaangażowany w tą służbę w Białym Domu, że niestety, ale bardzo często przedkłada ją ponad swoje życie rodzinne. Niektórzy prezydenci, którym służy, traktują go bardzo ciepło. Rozmawiają z nim, a wręcz pytają się go o pewne jego spostrzeżenia, a nawet o jego wnioski z tego, co się dzieje na świecie. Ma na tyle odwagi, że potrafi mówić o tym. Ale Cecil Gaines jest to tylko filmowe nazwisko, bo w rzeczywistości taka postać była. W rzeczywistości taki człowiek żył. Nazywał się Eugen Allen i żył w latach 1919-2010. Faktycznie służył 8 prezydentom Stanów Zjednoczonych, a zmarł w 2010 roku w adwentystycznym szpitalu w Waszyngtonie. Co mnie uderzyło, kiedy oglądałam ten film, a jeszcze bardziej to, że faktycznie taka postać istniała. Nie jest to jakaś fikcja literacka czy jakaś tam postać fikcyjna. Ten człowiek był naprawdę różnie traktowany przez swoich pracodawców. Tak jak mówię, niektórzy prezydenci traktowali go bardzo ciepło, jak partnera, z którym mogą rozmawiać o ważnych sytuacjach politycznych. Inni traktowali go zupełnie inaczej. Ale on, mimo tego, że zmieniali się prezydenci, trwał na swoim stanowisku. A kiedy odszedł na emeryturę, jest pokazany fragment, kiedy idzie i analizuje swoje życie. Co robił, co musiał robić jako kamerdyner, i na końcu mówi tak, kochałem służyć. Tak sobie pomyślałam, takie dziwne stwierdzenie, bo służyć, raczej nikt z nas nie bardzo by chciał być służącym, prawda? A on podsumowując swoje życie, to zawodowe, mówi, kochałem służyć, tak bardzo kochałem służyć.
Powiedziałabym, że to stwierdzenie jest nawet wręcz troszeczkę paradoksalne, no bo jak można kochać służbę tym, że ciągle mam kogoś nad sobą, że muszę wykonywać różne czynności, nie zawsze mi się to podoba, nie zawsze jestem z tego zadowolony, ale ja kocham to robić. Dla nas najprawdopodobniej nie ma to pozytywnego wydźwięku. Chyba nikt z nas nie chciałby być służącym, prawda? Jeszcze tak traktowanym. Początkowe losy jego, kiedy są pokazane, kiedy pracuje z rodzicami na plantacji, są naprawdę wstrząsające. Ale analizuje cały czas swoje życie, mówi, co robił i dalej mówi, kochałem służyć. Często jako dzieci, kiedy, a może i dorośli, kiedy mówiliśmy, podaj mi, przynieś mi, to często była taka odpowiedź, a co, służącego sobie znalazłeś? Prawda? Czy nie mówiliśmy tak jako dzieci, albo nie słyszymy, jak mówią, a może często my sami nieraz mamy, jak ktoś nas o coś poprosi, a co, służącego sobie znalazłeś? Sam nie możesz tego zrobić? Często jest nasza taka odpowiedź, taka reakcja na czyjąś prośbę. Ale każda służba, którą, jeśli ją pełnimy z miłości, nie jest dla nas ciężka. Nigdy nie jest powiedziane, że służba będzie łatwa. Każda służba niesie ze sobą jakieś niedogodności, problemy, ciężary. Nikt nie powiedział, że służba będzie lekka. Ale odnosi się to również do naszej służby, jako ludzi powołanych przez Boga. Bo myślę, że każdy z nas ma świadomość, że będąc tutaj, zostaliśmy powołani do służby. Nie oznacza to, że każdy z nas ma być pastorem, ma być ewangelistą, że ma być misjonarzem i jechać gdzieś tam daleko i nawracać ludzi, którzy nie słyszeli nigdy o Bogu. Najczęściej powiedzielibyśmy, o to jest służba. Ale służba dotyczy tego, że skoro tu jesteśmy, to zostaliśmy powołani do służby. To, co mówiliśmy w części pierwszej nabożeństwa, w tym czasie refleksji i doświadczeń, to, co brat Marek mówił, że są różnego rodzaju służby w naszym zborze, prawda? I wszystko jest traktowane jako służba, ponieważ służymy na rzecz siebie nawzajem. I nasz status jest tutaj równy. Ale jesteśmy również powołani do służby w naszych domach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszym miejscu pracy. I jesteśmy powołani również do służby w naszych relacjach międzyludzkich, gdziekolwiek się znajdujemy. Jeżeli każdy z nas zachowywałby się tak jako sługa, myślę, że nie byłoby wielu problemów, wielu kłopotów i wielu bardzo przykrych sytuacji. Jeśli chodzi o znaczenie w słowniku języka polskiego słowa służba, to jest ono tak określone. Jest to praca na rzecz jakiejś wspólnoty wykonywana z poświęceniem. A więc służba to jest coś, co wykonujemy jak? Z poświęceniem. Prawdziwa służba to znaczy, że coś wykonuje z poświęceniem. A poświęcenie to znaczy oddaje coś od siebie. Muszę coś poświęcić swojego, żeby dobrze wykonać tą służbę. Kiedy zadaje się dzieciom pytania, to często, kim chcą być w przyszłości, to często jakie zawody wymieniają? Lekarz, strażak, policjant, prawda, żołnierz. A co ich w tym pociąga? Proszę? Bohaterstwo, tak. Podobają im się mundury, wyposażenie, prawda? Ta cała otoczka tego wszystkiego. Prawda? I to są takie zawody, które najczęściej wymieniają. Oczywiście później zmieniają nie jeden raz, może i dobrze, bo gdyby nie mieli wykonywać tych zawodów jako służby, to dobrze, że nie będą ich wykonywać. Ale właśnie pociąga ta jakby ta cała otoczka. Jak to pięknie wygląda. Ale służba to nie jest tylko strój galowy. To nie jest tylko to, kiedy się pięknie ubierze żołnierz, czy policjant, czy strażak, kiedy jest jakaś uroczystość. Nie wtedy on wypełnia służbę, a kiedy wypełnia? Na co dzień, prawda?
w różnych sytuacjach. To jest służba. To nie jest jakieś tam uroczystości, jakaś akademia czy cokolwiek, tylko to jest codzienna, ciężka służba i praca. To jest codzienne poświęcenie. Na tym polega służba. Ja muszę powiedzieć, że na mnie ogromne wrażenie wywarła pielęgniarka, która w ostatnich tygodniach życia mojej mamy przychodziła do nas, robiła opatrunki i powiem szczerze, że miała na imię pani Danusia, mówiliśmy, pani Danusia przychodzi dzisiaj, przychodziła 3 razy w tygodniu, ale sposób, w jaki to robiła, uważam, że jest godny naśladowania. Sposób, w jaki podchodziła do mojej mamy i z tego, co wiem, do wszystkich chorych, bo jak opowiadała o nich, to do każdego w taki ciepły sposób. Inaczej nie powiedziała, jak moje słoneczko kochane. Wiecie, jest to naprawdę tak przyjemne i ta osoba, którą się opiekuje, nie może jej podziękować, bo nie ma nawet świadomości tego. Nie może się odwdzięczyć, nie może powiedzieć słowa dziękuję, bo nie jest świadoma tego. Ale ja patrząc na to, w jaki sposób ona to robiła, jak się odnosiła i przychodząc, ile czasu poświęcała, ile sposobów, żeby ulżyć w bólu i cierpieniu, sobie pomyślałam, to jest prawdziwa służba. To jest właśnie to, to jest służba. Poświęcam i nie jest to coś wyuczonego, to jest takie naturalne. Dla niej to było naturalne. Znam ją, bo przychodziła, kiedy nasza Zuzia się urodziła, teraz przychodziła, kiedy moja mama umierała i dla niej to było takie oczywiste, takie normalne. Sposób, w jaki podchodziła do ludzi, którym pomagała. Czy traktujemy nasze, powiedziałabym, takie codzienne życie? Życie małżeńskie, rodzinne, nasze członkostwo w kościele, w zborze jako służbę. Czy dajemy to, co mamy najlepszego dla innych? Czy dzielimy się tym, co mamy najlepszego i jest to takie naturalne? A może kiedy pojawiają się problemy, to często tak jest, że mówimy dziękujemy za tą służbę. Myślę, że nie byłoby tak wielu rozwodów, gdyby każdy ze współmałżonków traktował życie małżeńskie jako również i służbę. Że nie byłoby tylu problemów w rodzinach, gdyby każdy właśnie życie rodzinne też traktował jako służbę na rzecz pozostałych członków rodziny. Gdybyśmy w zborze również traktowali, że służę innym. Kiedy porzucamy naszą służbę, to rozpadają się nasze rodziny, małżeństwa. Oczekujemy, że rezygnujemy z członkostwa w zborze, bo nie tego spodziewaliśmy się. To jest efekt tego, kiedy porzucamy naszą służbę, kiedy nie uważamy, że wszyscy jesteśmy powołani do służby na rzecz drugiej osoby. Flamandzki pisarz powiedział tak, pozostać wiernym nie jest żadną sztuką, gdy wszystko idzie gładko. Wierność okazuje się dopiero wtedy, gdy wszystko źle leci. Myślę, że chyba jest to prawdziwe stwierdzenie, że nie jest trudno służyć, jeżeli wszystko nam się układa, a może jeszcze wtedy, kiedy inni doceniają to, co robimy, prawda? To jest jeszcze łatwiej służyć. Ale gdy wszystko się nie układa, gdy są problemy, gdy są trudności, gdy może nie jesteśmy doceniani, gdy nie jesteśmy zauważani i wtedy służyć tak z całego serca. Nasza służba zależy też od tego na pewno, komu służymy. W zborze, w rodzinie, powiem tak może w cudzysłowie, jesteśmy skazani na siebie, prawda? No bo mamy męża, mamy dzieci i wiemy, kto to jest. Ale jako chrześcijanie również musimy mieć świadomość, komu służymy. W międzywojennej Polsce były takie, powiedzielibyśmy, agencje pośrednictwa pracy, które polegały na tym, że powoływane były biura, do których przyjeżdżały młode dziewczyny z różnych stron, najczęściej z bardzo biednych, ubogich rodzin gdzieś na wsi,
poszukiwaniu, no wiadomo, lepszego życia. Poszukiwały one pracy i w tych agencjach były one też przyuczane do wykonywania zawodu służącej. Ale było tak, że co pewien czas przychodzili ludzie zamożni, którzy dokonywali wyboru służby. Nie było tak, że to służąca mówiła, o, ja sobie upatrzyłam tych państwa, ja pójdę do nich służyć. Nie, nie, to było zupełnie odwrotnie. To państwo przychodzili, oceniali wygląd zewnętrzny, ubiór, zachowanie służącej i oni dokonywali wyboru, którą z dziewcząt chcą mieć jako służącą w swoim domu. Ale zupełnie inaczej jest z naszą służbą Panu Bogu. Pan Bóg nie zmusza nas do służenia Mu. Wręcz przeciwnie, daje nam wybór. I tekst, który był czytany na początku. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Czyli kto ma dokonać wyboru? My. Pan Bóg powołuje każdego. Ja bym powiedziała, jako ten Pan zaprasza wszystkich. Jeśli tylko chcesz służyć, przyjdź. Ale wybór należy do nas. To ja muszę dokonać wyboru, komu chcę służyć. Czy rzeczywiście chcę służyć Panu Bogu? Wybór należy do mnie. I Jozue powiedział, czy chcecie służyć Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką? Czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu, prawda? Jozue dokonuje wyboru, komu chce służyć. I to samo mówi Izraelitom. Macie wolną rękę, możecie wybierać, komu chcecie służyć. Pan Bóg was nie zmusza do służby. Ale jeżeli się jej podejmiecie, tej służby, to bądźcie już wierni. Czy służba, jaką wykonujemy, sprawia nam radość? Czy kochamy służyć? Nasza ludzka natura z reguły mówi, że co? No nie, no to jest jakby wbrew naszej naturze. Służyć? Wolelibyśmy, żeby nam służono, prawda? A tutaj to my mamy służyć. Czy pomimo trudności, pomimo niedoceniania, jesteśmy gotowi dalej służyć wiernie? Zobaczmy, kiedy mamy małe dzieci, kiedy jesteśmy rodzicami, czy rezygnujemy ze służby, bo dziecko płacze, bo ma kolkę, bo nie śpi? No nie, nie pozostawiamy, prawda? Oczywiście ktoś powie, zdarzają się takie wypadki, no niestety. Ale z reguły każdy rodzic, pomimo tych trudności, służy swoim dzieciom. Jeżeli mamy problemy w małżeństwie, też staramy się je rozwiązywać. Może często wymaga to od nas dużo więcej pokory, dużo więcej samozaparcia, dużo więcej chęci niż do tej pory mieliśmy, ale służymy dalej. Czy jeżeli jesteśmy członkami zboru i kościoła, jeżeli widzimy jakieś problemy, czy najprostszą drogą jest zostawić tą służbę i pójść sobie? Wydaje się często, że to jest najprostsze. I tak niestety niektórzy robią. Ale jeżeli wybraliśmy, że służymy Panu, to znaczy, że służymy w każdych okolicznościach. Że wymaga to od nas nieraz samozaparcia, więcej pokory, cierpliwości, lojalności, wszystkich tych cech, o których mówiliśmy na początku, jakich oczekiwalibyśmy od osób, które chcielibyśmy zatrudnić. Tego samego Pan Bóg oczekuje od nas. Jeżeli podejmujemy się służby Bożej, to wymaga to również pewnych zasad. Bo tak jak mówiłam, w tych agencjach zatrudniających służące obowiązywały pewne zasady. Służąca musiała tak wyglądać, umieć to zrobić, umieć się tak zachować. I były określone zasady. Musiała sprostać tym zasadom. A co jeśli się podejmujemy służby jako chrześcijanie? Teolog William Barclay powiedział, chrześcijanin myśli przede wszystkim nie o swych prawach, lecz o swych obowiązkach. Nie o przywilejach, a o odpowiedzialności.
bo najczęściej chcielibyśmy dochodzić swoich praw i mieć przywileje, a zapominamy, że są prawa, ale są i obowiązki, są przywileje, ale jest i odpowiedzialność i każda służba tego wymaga. W książce z pobudkami na ten rok, na dzień 19 marca jest takie stwierdzenie. Chrześcijanin, którego wpływ, służba kończy się na progu domu modlitwy czy na obrzeżach wspólnoty religijnej, nie dokona nic w świecie. Jeśli nasza służba skończy się na progu naszego domu, na progu kościoła, nie dokonamy niczego. Widoczność chrześcijanina musi być oczywista we wszystkich jego poczynaniach, we wszystkim, co robi i czego nie robi. Służba, którą oferuje nam Pan Bóg, nie powoduje, że czujemy się poniżeni, upodleni, że jacyś niedocenieni, że mamy niskie poczucie wartości. Wręcz przeciwnie. Tekst z Ewangelii Jana mówi tak. Już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi. To jest piękne, że Pan Bóg traktuje nas jako przyjaciół. Że Pan Bóg docenia naszą służbę, nasze wysiłki, nasze starania, cokolwiek robimy. I jeśli chcemy to dalej robić, jeszcze nam w tym pomaga. Szybko możemy się zmęczyć naszą służbą, jeżeli nie jest ona oparta na miłości. Często mówimy, że od ludzi, którzy pełnią jakąś służbę, oczekujemy powołania, a więc, że robią to z serca, z miłości. Francuski powieściopisarz powiedział tak, wierność wyczerpuje się, gdy nie jest oparta na miłości i to na prawdziwej miłości. Więc możemy bardzo szybko porzucić naszą służbę gdziekolwiek, na jakimkolwiek polu, jeżeli nie jest ona oparta na miłości. Na zakończenie chciałabym przypomnieć tylko pewną przypowieść Pana Jezusa. Pamiętamy o właścicielu, który wyjeżdża i zostawia swoje sługi na tym, aby doglądali całego gospodarstwa. I jest powiedziane, że po powrocie, jaki był sługa jeden, który bił, który znęcał się, prawda, nad pozostałymi współsługami, i jego los nie jest godny pozazdroszczenia. Ale jest powiedziane, że był sługa, który dawał pokarm o właściwej porze. I o tym słudze jest powiedziane, szczęśliwy ów sługa. Ja myślę, że nie tylko szczęśliwy, że nie spotkała go kara, na pewno to też, ale szczęśliwy dlatego, że z serca wypełniał swoje obowiązki. I podsumowując, możemy powiedzieć tak, że będziemy szczęśliwymi sługami, jeżeli będziemy kochali służyć. Amen.